29 maja rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych minister edukacji i nauki Rzeczypospolitej Przemysław Czarnek. Na wizytę złożył się udział w polonijnych obchodach Dnia Wieńczenia Grobów w Chicago i Milwaukee oraz spotkania z Polonią i legislatorami polskiego pochodzenia w stanie Wisconsin. Drodzy, zapraszam jeszcze do wspólnej modlitwy za wszystkich, którzy polegli i za tą ojczyznę i naszą, których uhonorowanie jest tym... W niedzielę minister wizytował miejsca pochówku polskich weteranów w Chicago. Złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem żołnierza polskiego oraz na grobie twórcy Czerwonych Maków Feliksa Konarskiego Refrena, znajdującego się na kwaterze weterańskiej cmentarza Mary Hill. Kolejnym akcentem oddania hołdu weteranom była uroczystość złożenia wieńca i kwiatów przy pomniku Halryczyków na cmentarzu Świętego Wojciecha. Spod pomnika weteranów I wojny światowej delegacja udała się na kwaterę cmentarza, gdzie stoi pomnik katyński i tablica smoleńska. Za troszczenie się o to miejsce, za wzniesienie tego pomnika jednego, drugiego, za oddawanie czci i pamięć wszystkich tych, którzy polegli w Katyniu, w Charkowie, w Biednoje. W drodze na spotkanie z Polonią w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej minister Przemysław Czarnek odwiedził siedzibę Stowarzyszenia Nowej Emigracji przy parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej oraz zwiedził tę świątynię. Znaczy odwiedzić nasze stowarzyszenie, naszą organizację. W przeszłości
organizację odwiedzał też pan Jan Kiepura. Także też były sławne osoby. Serdecznie witam pana ministra Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Bardzo mi miło. Serdecznie witam pana Piotra Semeniuka, byłego konsula w Chicago, którego wszyscy znają. Obecnie pełni funkcję dyrektora do spraw wspierania oświaty w Polsce i za granicą, tak? Dobrze, tak, zgadza się, dobrze. Umiem. Witam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy i udanego pobytu w Chicago. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to powitanie. Dzień dobry Państwu, ja jestem Agus Dąbrowski. A ja Jerzy Dąbrowski. Uczymy się polskiego we szkole świętej Trójcy. I uczymy się szachy we położyczeniu polskiej szkoły. Nauczycieli z Pani Angłe chcieliśmy powitać. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję szachistom. Gratuluję. Dziękuję bardzo. To dla mnie, tak? Tak. Bardzo dziękuję. Dyplom uznania ministra edukacji dla stowarzyszenia otrzymuje Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago. Dziękuję bardzo. Za upowszechnianie bogatego dorobku kultury i języka polskiego za granicą, a także za zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych. Serdecznymi życzeniami powodzenia w realizacji działań ministra edukacji. To później. Tutaj w naszą stronę prosimy. Tutaj jest pani Bardzo pana szanuję, jestem też z Lublina i bardzo dziękujemy za wszystko, co pan minister robi z naszymi dziećmi w Polsce. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Przed uroczystością wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra, rzecznik prasowy jego gabinetu Adrianny Caus oraz konsul Małgorzaty Bąk-Guzik. Minister Przemysław Czarnek mówił o programie i celach swojej wizyty. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adrianna Caus, jestem rzecznikiem ministra edukacji i nauki. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej z udziałem pana ministra profesora Przemysława Czarnka oraz pani konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, pani Małgorzaty Bąk-Guzik. Pani konsul, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Dzisiaj gościmy pana ministra edukacji i nauki Rzeczypospolitej Polski. Bardzo jest mi miło, panie ministrze. Miejsce szczególne, Chicago i gość szczególny. Proszę państwa, Chicago, dystrykt konsularny, okręg konsularny jest specjalnym okręgiem ze względu chociażby na liczną Polonię. To tutaj, w Chicago, kształci się kilkanaście tysięcy polonijnych uczniów. To tutaj w Chicago pracują polonijni nauczyciele. To tutaj są te dzieci wychowywane w duchu patriotycznym, również i przez rodziców. Dzisiaj ta wizyta jest szczególna i symboliczna. Dzisiaj w konsulacie odbędą się dwie szczególne uroczystości. Za chwilkę pan minister o tych uroczystościach opowie. Ale co kluczowe i co istotne, jeśli chodzi o Chicago, o naszą młodzież, to wsparcie języka polskiego w każdy możliwy sposób i ta wizyta pana ministra dzisiaj właśnie temu służy, ale o tym już więcej powie pan minister. Zapraszam panie ministrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani konsul. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali tę wizytę i po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki jest również pan Piotr Semeniuk, który tutaj przez wiele lat pracował jako wicekonsul, a dzisiaj pracuje jako wicedyrektor Ośrodku Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą, w ORPEG-u. Proszę państwa, kilka powodów tej wizyty. Po pierwsze, rzeczywiście wsparcie dla Polonii, wsparcie w nauczaniu języka polskiego i rozwoju kultury polskiej. 7% Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków w Chicago to są osoby, które mówią w języku polskim.
I to jest pewien nasz grzech zaniedbania państwa polskiego. Jesteśmy po to, żeby wspomóc teraz Polaków tutaj za granicą w nauce języka polskiego i w rozwoju kultury języka polskiego. Ta kultura oczywiście jest rozwijana przez stowarzyszenia, przez środowiska polonijne, zwłaszcza tutaj w Chicago na wielką skalę, ale potrzeba pomocy systemowej państwa polskiego, której za chwilkę państwu powiem. Za chwilkę odbędzie się bardzo ważna uroczystość. Podpiszę porozumienie z władzami oświatowymi stanu Illinois. Porozumienie, które otwiera drogę do współpracy w zakresie wymiany nauczycieli, można powiedzieć, doskonalenia zawodowego nauczycieli. Chcemy, żeby nauczyciele polscy przyjeżdżali tu do Illinois i wchodzili do systemu amerykańskiego po to, żeby w szkołach amerykańskich uczyć języka polskiego i uczyć również innych przedmiotów, a później korzystać z tego doświadczenia amerykańskiego i przenosić je również na grunt polski. Ale ich obecność tu w Illinois, w szkołach amerykańskich, gdzie są Polacy, zwiększy możliwości nauki języka polskiego nie tylko w szkołach polskich, bo to jest oczywiste, że on tam jest, język polski, w szkołach polonijnych, w szkołach orpegowskich, ale również w systemie amerykańskim i to nam pozwoli rozszerzyć znajomość języka polskiego wśród Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków tutaj w Stanach Zjednoczonych. Do tego dokładamy rozwiązanie systemowe po stronie polskiej. W Ministerstwie Edukacji i Nauki powstał, jest już gotowy, za chwilkę będzie skierowany do Rady Ministrów, projekt ustawy o Instytucie Rozwoju Kultury i Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To był człowiek, patron tego przedsięwzięcia, to był człowiek, który rozwijał i popularyzował kulturę polską, język polski na świecie, nawet w Japonii. To zależało mu niezwykle na tym, żeby kultura polska i język polski się rozwijał, będzie znakomitym patronem tego przedsięwzięcia. Instytut będzie miał siedzibę w Polsce, ale jego przedstawicielstwa będą przy ambasadach i przy placówkach dyplomatycznych w całym świecie. Zaczniemy od Niemiec, bo tam mamy ogromny problem. Mamy 2 miliony Polaków, którzy nie są obsługiwani, jeśli chodzi o naukę języka polskiego jako ojczystego przez państwo niemieckie federalne i w ogóle nie są obsługiwani. Ale rozszerzymy to na cały świat jeszcze w tym roku. Instytut będzie wyposażony w znaczący budżet, zdecydowanie większy niż dzisiaj ma na przykład Orpek na wszystkie szkoły polskie na całym świecie. I z tego budżetu, z tych środków stowarzyszenia polskie, szkoły, nie tylko orpegowskie, bo orpegowskie mają swoje finansowanie, tylko również te, które nie należą. Nie są prowadzone przez Orpek, a są prowadzone przez polskie stowarzyszenia na całym świecie, w tym również tutaj w Chicago, będą mogli czerpać granty na naukę języka polskiego, naukę historii, na wyjazdy do Polski, do polskich miejsc kultury, polskich miejsc pamięci, po to wszystko, żeby kulturę polską i język polski rozwijać na szerszą skalę. Zatem te dwie rzeczy, które systemowo, można powiedzieć, będą zwiększały znajomość języka polskiego i rozwijały, czy rozszerzały, kultywowały kulturę polską. Ta wizyta w ogóle poświęcona jest tej kulturze i pamięci również o wybitnych polskich żołnierzach, wielu setkach tysięcy żołnierzy polskich w armii amerykańskiej, ale też tych, którzy zaciągnęli się do armii Hallera i którzy urodzeni tutaj i wzrastający tutaj przybyli do Polski, żeby wspomóc Polaków w wojnie z bolszewizmem w 1920 roku. I trzeba powiedzieć, że gdyby nie błękitna armia Hallera złożona właśnie z żołnierzy polskich, amerykańskich, polskiego pochodzenia, zaciągniętych do armii Hallera, do błękitnej armii, to zwycięstwo nad bolszewikami wtedy mogłoby być niemożliwe, bo to naprawdę był znaczący zaciąg ludzi niezwykle oddanych sprawie polskiej. Stąd też były wizyty na cmentarzach, było składanie wieńców, kwiatów przy pomniku Hallerczyków, ale też przy pomniku katyńskim, smoleńskim. Były również kwiaty na grobach polskich żołnierzy, w tym na grobie Konarskiego. Teraz tutaj spotkanie z organizacjami polonijnymi, to podpisanie tego porozumienia i jutro kontynuacja naszych rozmów i współpracy z naszymi amerykańskimi, ale polskiego pochodzenia, posłami stanowymi i senatorami w stanie Wisconsin. Już tam byliśmy 2 razy. Jako wojewoda lubelski zapraszałem również tych parlamentarzystów amerykańskich do Lublina i na Lubelszczyznę. Był duży kongres gospodarczy. Jutro kontynuacja współpracy także na gruncie medycznym i badań medycznych. Stąd też obecność przedstawicieli KUL-u, który tworzy nowy kierunek lekarski i możliwość rozszerzenia tej współpracy. Tak wygląda ta wizyta, za którą dziękuję bardzo panie konsul. Bardzo intensywna, w intensywnym czasie, w tym klimacie, który dla nas jest trochę nieznany, ale ciekawy. I myślę, że wizyta, która przyniesie wiele
wiele pożytku Polakom w Stanach Zjednoczonych i relacjom polsko-amerykańskim. Minister poinformował o dodatkowych rozwiązaniach systemowych ze strony państwa polskiego na płaszczyźnie wspierania nauki języka polskiego. Jeden z punktów tego porozumienia, które za chwilkę podpiszemy z przedstawicielem władz oświatowych stanu Illinois, tego właśnie dotyczy, czyli rozszerzania współpracy również na innych płaszczyznach, zatem również na płaszczyźnie tej wymiany akademickiej studentów i naukowców. Zresztą jutro rozmowy też będą dotyczyły wymiany doświadczeń i można powiedzieć badań, współpracy w zakresie wspólnych badań pomiędzy amerykańskimi i polskimi naukowcami w zakresie medycznym, w zakresie medycyny. Temu poświęcimy jutrzejszy dzień. Ale wymiana studentów jak najbardziej tak, również ten instytut, o którym mówię, będzie dysponował środkami dla głównie Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy chcieliby studiować w Polsce. Będzie można ze środków tego instytutu czerpać środki na stypendia, na utrzymanie się w Polsce, bo to nie są też tanie rzeczy. Rodziny w Ameryce, polskie rodziny w Ameryce, to też nie są ludzie, którzy są tylko i wyłącznie najbogatsi. W związku z tym trzeba wspomagać tego typu działania. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, bo widzę panów twórców tego filmu Kartka z Powstania. Przed chwilą państwo widzieliście reakcję młodych ludzi tutaj w Ameryce na film, który trwa 15 minut, a który jest nagrany w specjalnej technologii. 14 kamerami nagrywane wszystkie ujęcia, także ten, który ogląda film przy pomocy Google VR, czuję się uczestnikiem Powstania Warszawskiego. To jest nowa forma edukacji historycznej, którą w Polsce wprowadzamy dzięki również Laboratorium Przyszłości i która może trafić również tutaj do Polaków w Chicago dzięki Instytutowi Rozwoju Kultury Języka Polskiego. Liczymy, że będzie to około 120 milionów złotych rocznie. Jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że ORPE dysponuje 50 milionami złotych na wszystkie szkoły, 70 szkół na całym świecie, to 100 milionów to będzie budżet dwukrotnie większy niż ORPE-owski, no znaczące środki dla Polaków za granicą. Tak liczymy, że to w ten sposób będzie wyglądało. W tym roku nieco mniej, bo rusza na jesieni, natomiast od przyszłego roku tak to powinno wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o te filmy, to mamy już tak. Po pierwsze, 1 miliard złotych przeznaczyliśmy w Polsce na Laboratoria Przyszłości i w ramach Laboratoriów Przyszłości dużo szkół zdecydowało się na zakup tych Google VR. Panowie z kolei będą realizować program, który jest przygotowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dzięki któremu będą jeździć do szkół, gdzie są te Google VR, tam robić prezentację filmu, a następnie film zostanie już na stałe w tej szkole po to, żeby służył kolejnym klasom w kolejnych rocznikach. Ja jestem przedstawicielem wszystkich uczelni w Polsce, więc to będzie dotyczyło w ogóle studiów w Polsce, nie na konkretnej uczelni, tylko tam, gdzie ktoś będzie chciał studiować, czy to będzie Szczecin, czy to będzie Lublin, czy Warszawa, tam będzie mógł uzyskać te stypendia. Mamy już nawiązane kontakty pomiędzy firmą Comet, to jest firma z Puław, zajmująca się takim usystematyzowanym badaniami medycznymi. W Polsce problem polegał na tym, że te badania były, można powiedzieć, rozproszone. Dopiero powstanie Agencji Badań Medycznych 2-3 lata temu spowodowało takie usystematyzowanie tego działania. Tym zajmuje się również firma Comet, która jest obecna tutaj z nami w Stanach Zjednoczonych i która jutro również będzie na tej konferencji temu poświęconej. Oni już 3 lata temu otworzyli swoje przedstawicielstwo w Milwaukee. Tam jest Medical Center i z lekarzami z Medical Center jest tam również taki profesor z Rzeszowa, pracuje w tym centrum zwalczania chorób nowotworowych. I jutro będziemy poszerzać tę współpracę i pomagać poszerzaniu tej współpracy. Są konkretne efekty już poprzednich wizyt w Wisconsin. Tak, no jutro mamy 2 wydarzenia właśnie tam w Wisconsin. Dwukrotne uroczystości, najpierw rano. Tak, a następnie po południu szczegóły można dowiedzieć się tutaj od pani konsul, ale jutro dzień poświęcony w połowie, można powiedzieć, właśnie temu wydarzeniu, temu dniu, temu świętu. Bardzo państwu dziękujemy. Thank you very much. It's a privilege to be here tonight with all of you to sign this historic intent and document. I would like to say that the example that Minister, and I've mentioned this to you, Charnik, and what you have done in Poland with accepting all of the students from
the Ukraine serves an example to the world on love, compassion, the ability to accept and to unite, the ability to offer a higher quality education when it's needed, when it's demanded by circumstances beyond our control. And so I'd like to applaud you and your country for an amazing job that you've done. Głównym punktem spotkania z Polonią w siedzibie konsulatu polskiego było podpisanie umowy z przedstawicielami resortu oświaty w stanie Illinois. Pozwoli ona nauczycielom z Polski podjąć zatrudnienie w roli nauczycieli języka polskiego w szkołach publicznych na poziomie podstawowym. Zdaniem ministra te dwa projekty będą systemowo zwiększały możliwość poznawania języka polskiego i historii. Po podpisaniu umowy minister Przemysław Czarnek uhonorował grupę nauczycieli polonijnych medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz dyplomami. Drugim elementem wizyty delegacji z MEN było spotkanie w stanie Wisconsin. W poniedziałek członkowie delegacji wizytowali miejsca pochówku polskich weteranów na terenie tamtejszej nekropolii w mieście Milwaukee, połączone ze składaniem wieńców i paleniem zniczy. Zdaniem ministra celem państwa polskiego jest wspieranie Polonii i pomaganie w nauczaniu języka polskiego oraz rozwoju kultury języka polskiego, gdyż tylko 7% Amerykanów polskiego pochodzenia w Chicago to osoby, które posługują się językiem polskim. Minister Edukacji i Nauki w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, Przemysław Czarnek. Panie ministrze, ostatnie dwa dni pobytu na ziemi amerykańskiej związane były z wizytą w stanie Wisconsin. Gdyby pan minister zechciał się podzielić wrażeniami, owocami tej wizyty. To jest kontynuacja naszej współpracy z Wisconsin, którą nawiązaliśmy jeszcze w 2018 roku. Byli u nas wówczas senatorowie i posłowie stanowi Wisconsin w Lublinie na kongresie gospodarczym, na całej Lubelszczyźnie, w różnych miejscach. To są ludzie polskiego pochodzenia, z korzeniami polskimi, choć nie mówiący już po polsku. I ta współpraca rzeczywiście nabierała tempa, później COVID ją przerwał, a dzisiaj była możliwość odnowienia jej w takim, można powiedzieć, szerokim spektrum, bo po pierwsze byliśmy dziś na konferencji z Medical College of Wisconsin. To jest placówka, która zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem chorób nowotworowych, która nawiązała dzisiaj szeroką już współpracę i konkretną współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i z firmą Comet, która zajmuje się badaniami medycznymi. Będzie tutaj na przestrzeni najbliższego roku dochodziło do ścisłej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w badaniach medycznych i przeniesienia terapii, nowoczesnych terapii zwalczania chorób nowotworowych, tych nieuleczalnych, na teren Polski. To jest z tego jesteśmy absolutnie dumni i szczęśliwi, że do tego spotkania doszło. Doszło dzięki tym właśnie posłom i senatorom stanowym i dzisiaj mieliśmy to spotkanie właśnie w Kapitolu w Madison. Mieliśmy też spotkanie z Radą do Spraw Rolniczych, bo to bezpieczeństwo żywnościowe w Wisconsin jest rzeczywiście w tym niezwykle rolniczym stanie postawione na wysokim stopniu. Chcieliśmy nawiązać współpracę z uniwersytetami rolniczymi. Mam nadzieję, że dojdzie do takiej współpracy już w grudniu w Polsce. Zaprosiłem przedstawicieli tego Departamentu Rolnictwa. Później mieliśmy spotkanie jeszcze z jedną uczelnią, która zajmuje się poszukiwaniem ciał poległych żołnierzy amerykańskich na terenie Europy, w tym na terenie Polski, lotników, którzy ewentualnie zginęli podczas nalotów na byłe niemieckie miasta. Tu zachowaliśmy współpracę, bo nasze doświadczenia, zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej, pana
pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, ale też naszych placówek medycznych, które rozpoznają po DNA szczątki poległych żołnierzy, jest na wysokim poziomie i to też będzie ta współpraca nawiązana. Wczoraj natomiast mieliśmy niezwykle przyjemne spotkanie wieczorem w Polish Center koło Milwaukee. Tam rzeczywiście Polonia zjechała bardzo tłumnie i mieliśmy prezentację filmu Kartka z Powstania, nagranego w technologii VR. Także oglądając ten 15-minutowy film, jesteśmy praktycznie w Powstaniu Warszawskim. 100 osób obejrzało ten film i byli pod ogromnym wrażeniem. Dzisiaj zresztą na Kapitolu w Madison też była projekcja tego filmu i też kilkadziesiąt osób obejrzało. To jest taka nowoczesna technologia, której oni tu nie znają, co ciekawe. I ją pokazaliśmy, są zainteresowani współpracą z twórcami tego filmu. No i uczestniczyliśmy oczywiście również przy okazji Memorial Day w uroczystościach patriotycznych na cmentarzach, w tym na polskich cmentarzach. Tak upłynęły te dwa dni. Bardzo intensywnie przy tej pogodzie. Panie ministrze, jeszcze na sekundę chciałbym wrócić do problemu, o którym pan mówił w Chicago, do podpisanej umowy z oświatą stanu Illinois. Jak tak praktycznie ta wymiana, ta współpraca będzie wyglądała? Na czym będzie polegała już tak bardziej realistycznie? Czy ci nauczyciele będą przyjeżdżali tutaj, na jakim stopniu, z jakich poziomów szkół? Zostaje tutaj na miejscu jeszcze na dzień, dwa pan Piotr Semeniuk, były wicekonsul, a teraz wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, żeby kontynuować już szczegółowe rozmowy. Idea jest taka, żeby polscy nauczyciele mogli przyjeżdżać na pobyt roczny, dwuletni, trzyletni do stanu Illinois i podejmować pracę w amerykańskich szkołach, ucząc tam języka polskiego, którego dzisiaj tam nie ma, i ucząc również innych przedmiotów, także w języku polskim, w polskich klasach. Chodzi o to, żeby w ten sposób mocno rozwinąć naukę języka polskiego, bo wśród Polonii chicagowskiej tylko 7% zna język polski i tylko poprzez wejście do systemu amerykańskiego, czego Amerykanie chcą. Można rzeczywiście tę naukę języka polskiego rozszerzyć, a jednocześnie ci sami nauczyciele, którzy będą tu na tych stażach rocznych, dwuletnich czy trzyletnich, będą nabywali też doświadczenie z systemu amerykańskiego, które będą mogli przenosić na grunt Polski po powrocie do polskiej szkoły. Więc te szczegóły w tej chwili będziemy ustalać, ale jestem pod ogromnym wrażeniem otwartości władz oświatowych stanu Illinois na polskich nauczycieli i na rozszerzanie nauki języka polskiego wśród Polonii. Mówimy tu o szkolnictwie na poziomie podstawowym czy średnim? Mówimy na razie o szkolnictwie na poziomie podstawowym i to jest niezwykle ważne, bo im szybciej się zaczynamy uczyć, tym lepsze są tego efekty. I mówimy oczywiście o systemie amerykańskim, bo nie mówimy o systemie szkół polonijnych i orpegowskich, bo to jest z kolei nasza działka, że już przy pomocy Instytutu Rozwoju Kultury Języka Polskiego imienia ojca Maksymiliana Marii Kolbe rozwijać te szkoły. Tu mówimy o systemie amerykańskim. Panie ministrze, czy nie obawia się pan, że środowisko amerykańskie, tutaj dosyć liberalne, a wręcz może bardzo takie otwarte na różne formy, nie będzie trochę takim zagrożeniem dla postaw nauczycielskich? Nie, bo po to chcemy ułożyć rzeczywiście konkretne ramy tej współpracy i formę pracy nauczycieli w szkołach amerykańskich, żeby ewentualnie tego typu rzeczy wykluczyć. No zawsze zagrożenie pozostaje również w polskich szkołach, to nie jest również i w Wisconsin. Dzisiaj mieliśmy spotkanie, na którym też musiałem zabrać głos i zdecydowanie przeciwstawić się pewnym formom oddziaływania, mniejsza o szczegóły. No to jest dzisiejszy świat, w którym my musimy wchodzić, ale który nie może z kolei nas zniekształcać. Będziemy o to dbać, żeby ten sposób przebiegu tego stażu nauczycielskiego w szkołach amerykańskich służył przede wszystkim Polonii amerykańskiej. Czy te osoby, które przyjadą tu na te praktyki, tak jak pan powiedział, nawet trzyletnie, czy one będą subsydiowane w Polsce, czy będą wynagradzane przez tutejsze władze? To porozumienie dotyczy nauczania polskich nauczycieli w amerykańskich szkołach. Siłą rzeczy będzie to musiało być współfinansowane przez stan Illinois. Oczywiście nasze delegacje też wchodzą w grę tutaj jak najbardziej. Natomiast nauka w szkołach amerykańskich, w systemie amerykańskim wymaga również amerykańskiego finansowania. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości.
Rozumiem, że w stronę polską to nie będzie się przekładało, że Amerykanie do Polski w ramach wymiany nie będą przyjeżdżali, czy... Oczywiście, że będziemy proponować również amerykańskim nauczycielom pobyt w polskich szkołach, nauczycielom historii czy nauczycielom matematyki. To będzie wymiana dwustronna. Siłą rzeczy może być mniejsze zainteresowanie w tamtym kierunku, bo nie ma mniejszości amerykańskiej w Polsce, takiej jak mniejszość polska w Stanach Zjednoczonych. To przecież służyć ma przede wszystkim rozwojowi języka polskiego w Stanach Zjednoczonych, ale będziemy otwarci w ramach tej współpracy. Będziemy oferować również pobyty w polskich systemie oświaty amerykańskiej nauczycieli. Myślę, że historykom, zwłaszcza tym, którzy chcieliby zgłębić wiedzę na temat historii Europy, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku, czy matematykom, czy informatykom, bo u nas informatyka stoi na wysokim poziomie, również staże połączone z jakimiś dodatkowymi kursami na polskich uczelniach będą zaoferowane. Realnie kiedy to wystartuje? My byśmy chcieli, żeby najpóźniej wystartowało to od początku następnego roku szkolnego, ale być może uda się od połowy tego roku szkolnego przyszłego już to uruchomić. Mówił pan minister o instytucie, który będzie miał możliwość subsydiowania szkolnictwa polonijnego poza granicami kraju i tutaj też to wejście w życie już niebawem. Tak, jest już gotowa ustawa, która za chwilkę będzie procedowana przez Radę Ministrów i która, mam nadzieję, będzie uchwalona do końca wakacji, przejdzie przez całą ścieżkę legislacyjną, po to, żeby od jesieni tego roku można było już ten instytut uruchamiać. Najpierw w Niemczech, bo chcemy w pierwszej kolejce opiekować się Polakami w Niemczech, ale za chwilkę na cały świat to przejdzie również na Stany Zjednoczone. Ze środków tego instytutu będzie można czerpać środki na działania rozmaitych stowarzyszeń polskich, również tych szkół polonijnych, które nie są orpegowskimi szkołami, bo szkoły orpegowskie oczywiście będą miały finansowanie swoje. Będzie można czerpać środki na naukę dodatkową języka polskiego, historii, na wyjazdy do Polski, na wszystkie te działania, które są potrzebne po to, żeby Polacy za granicą mieli środki na rozwijanie swojej polskiej kultury, tradycji, polskiego języka. Refleksja po pobycie, jak pan widzi Chicago? Niezmiennie. Ono się na przestrzeni ostatnich kilku lat nie zmieniło specjalnie w moich oczach, choć miejscowi mówią, że zmieniło się. Nie będę mówił w jaki sposób. Natomiast Polonia jest niezmiennie taka sama, to znaczy znakomita i wymaga naszego wsparcia. Wczoraj na spotkaniu w tym Polish Center w Wisconsin dokładnie o tym powiedział jeden z oznaczonych przeze mnie medalem Komisji Edukacji Narodowej wybitnych Polaków żyjących tutaj od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, że dziś Polonia wymaga wsparcia ze strony państwa polskiego i to rzeczywiście widzimy, dlatego chcemy to robić. Relacje polsko-ukraińskie, również w tym kontekście Polaków, którzy tam żyją, chyba są bardzo ważne dla Polski i w ogóle dla całego świata, bo życia odchodzą. Okazały się być niezwykle ważne również dla tutaj Amerykanów. Przedwczoraj tutaj w konsulacie ze skarbnikiem stanu Illinois rozmawiałem na temat pomocy państwu ukraińskiemu w wysłaniu dzieci ukraińskich na wakacje, na tydzień, dwa tygodnie odpoczynku, żeby mogły na chwilę chociaż odciąć się od tych traumatycznych przeżyć, które mają. To jest niezwykle ważne dla ich psychiki i dla ich przyszłości, bo największymi ofiarami wojny są dzieci. To samo dzisiaj powtórzyłem w obecności senatorów, ośmiu senatorów stanu Wisconsin i oni przyjęli ze zrozumieniem, będą to procedować na czele z przewodniczącym Zgromadzenia Senatorów stanu Illinois. Chodzi o to, żeby pomóc nie nam, Polakom, tylko pomóc państwu ukraińskiemu w możliwości sfinansowania wyjazdów dzieci ukraińskich na choćby krótki wypoczynek na inny teren, do Polski, Czech, Słowacji, po to, żeby mogły odpocząć od tych traumatycznych przeżyć. To się spotyka tu z wielkim zrozumieniem, tak jak i oczywiście z wielkim zrozumieniem, ale też z wielkim podziwem odnoszą się wszyscy do postawy Polaków w stosunku do uchodźców ukraińskich. Oczywiście w tym kontekście, że Polska byłaby tym pomostem do tych ferii czy wypoczynku dzieci. Mogłaby być nie tylko pomostem, ale też miejscem, do którego by te dzieci z Ukrainy przyjeżdżały. Natomiast siłą rzeczy wymaga to wsparcia międzynarodowego. Amerykanie są tutaj gotowi wspierać państwo ukraińskie w finansowaniu wyjazdów dzieci ukraińskich na choćby krótkie, ale jednak ważne pobyty wakacyjne. Nie tylko tych dzieci, które są dziś już na terenie poza Ukrainą, w tym szczególności w Polsce, ale również tych, które są dzisiaj na Ukrainie. To jest ważne.
Czy ta pomoc byłaby możliwa również na szczeblu stanowym, czy tylko federalnym? Nie, mówimy o szczeblu stanowym. Ja rozmawiałem ze skarbnikiem stanu Illinois, podobnie jak dzisiaj ze senatorami stanowymi stanu Wisconsin, więc to jest przede wszystkim kwestia stanowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cecylia Jabłońska, szkoła imienia Tadeusza Kościuszki, laureatka medalu Komisji Edukacji Narodowej. Pani Cecylio, jak pani przyjmuje to wyróżnienie? No, dla mnie to jest zaszczyt. Nawet nie spodziewałam się, że pomimo wszystko mogę być zauważona w tym naprawdę świecie wielu ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy, wielu nauczycieli, wielu ludzi, którzy zasługują o wiele więcej niż ja na to niesamowite wyróżnienie. Zasługują więcej czy mniej, ale pani Cecylio, od trzech dekad już pani działa w polonijnym szkolnictwie, a szczególnie na tej płaszczyźnie artystycznej. Tak, ponad 30 lat, ponad 33 lata, nie tylko tutaj, ale zaczęłam też w Polsce. No to, co robię, to przede wszystkim kocham. Jestem wdzięczna, że, no, jak to się mówi, Bogu, że obdarzył mi tym talentem artystycznym, nie tylko jako pedagoga, ale również jako reżysera wielu przedstawień, czy też religijnych, czy świeckich. To jest moje hobby. A praca z młodzieżą to jest zaszczyt, dlatego że kiedy pracuje się z młodzieżą, czuje się człowiek o wiele lżejszy, o wiele młodszy i dumą jest patrzeć na młodzież, szczególnie tutaj w Stanach, która ma wielkie osiągnięcia, która pięknie mówi po polsku, która po prostu dzięki polskiej szkole, dzięki polskim tradycjom pokazuje światu, że Polacy naprawdę potrafią wiele. Wiem, że to trudno jest klasyfikować, ustawiać, ale gdyby pani miała postawić tak na piedestale, jaki projekt dla pani jest najważniejszy w pani pracy? Z mojej pracy to jestem dumna jako nauczyciel lekcji religii. Jestem koordynatorem w polskiej szkole Tadeusza Kościuszki przez ponad 20 lat, a taką rzeczą, którą jest w moim sercu, stworzoną przeze mnie, to jest Misterium Męki Pańskiej. I to jest teatr i wiele innych sztuk, łącznie z jasełkami, które też są taką wymyśloną przeze mnie rzeczą. No marzy mi się po prostu z tym wszystkim pojechać do Polski i dzięki tutaj współpracy z wieloma różnymi sponsorami staramy się, aby te nasze plany zrealizować. Przewrotnie zapytam dla pani, co to znaczy być nauczycielem w polskiej szkole? Nauczycielem w polskiej szkole? No to jest po prostu bycie dla tych ludzi. Korzystanie z ich talentów. Dzielenie się swoim talentem z nimi. Być nauczycielem to być po prostu z nimi. Bo jeżeli człowiek jest blisko drugiego człowieka, to dopiero czuję bliskość i wielkość. Serce cieszy, jak mówią i wiedzą i rozumieją i znają Polskę. Tak, ale też to, że czują się Polakami, że kochają Boga, czyli Bóg, honor i ojczyzna. God bless America, God bless Polska. Anna Awakowicz, dyrektor szkoły imienia 7 Eskadry Kościuszkowskiej, laureatka medalu Komisji Edukacji Narodowej. Pani dyrektor, jak pani przyjmuje to wyróżnienie?
Jest to ogromne wyróżnienie dla pracy nauczyciela. Jest to niesamowicie duże wyróżnienie. Najwyższe z resortu oświaty, jakie może otrzymać nauczyciel po kilku latach pracy. No, odczucia niesamowite. Ogromna radość, ogromne zadowolenie. Tym bardziej, że wręczone dzisiaj w obecności dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pana Piotra Semeniuka, a ceremonii wręczenia dokonał sam pan minister edukacji i nauki, pan minister Przemysław Czarnek. Rozumiem, że czuje się pani usatysfakcjonowana tym, że została dostrzeżona praca, którą robicie na co dzień, a którą być może na co dzień się nie dostrzega. Tak, oczywiście. Jest to oczywiście taki dowód uznania za wiele lat pracy, bo oczywiście ten medal przyznany jest po wielu, wielu latach pracy w zakresie dydaktyki i wychowania. Oczywiście, że tak. Zapytam pani dyrektor, czym dla pani jest bycie nauczycielem na emigracji? Bycie nauczycielem to dla mnie nie jest praca tak naprawdę. To jest wielka pasja i powołanie i wielka radość wykonywania tej pracy. To jest wielka praca, wielka pasja zarówno tutaj poza granicami kraju, jak i w Polsce. Mój staż pracy na dzień dzisiejszy to 20 lat i cudowny moment, tak, kiedy te 20 lat pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicą kraju zwieńczone jest tym wspaniałym medalem Komisji Edukacji Narodowej. Moje gratulacje. Dziękuję serdecznie. Anna Szczęch ze szkoły imienia Jana Karskiego. Pani Anno, rozumiem, że to wyróżnienie cieszy, a jak pani je przyjmuje? Jestem strasznie zaszczycona, bardzo mi miło. Wyróżnienie jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Przyjmuje to pani jako pewnego rodzaju zapłatę za to, co na co dzień się robi w polskich szkołach, a co nie zawsze jest odpowiednio dostrzegane. Zgadza się. Polskie szkoły funkcjonują w Chicago tylko w piątek albo w sobotę i tej pracy, którą my wykonujemy poza godzinami w szkołach, po prostu nie widać. Dlatego no, jestem niesamowicie szczęśliwa, że takie wyróżnienie dopadło. Pani Anna, a czym dla pani w ogóle jest misja nauczyciela, uczenie polskich dzieci na obczyźnie? To przede wszystkim przekazanie im dziedzictwa polskiej kultury, polskiego języka, polskiej historii, żeby to trwało, żeby nasz naród mógł cały czas być nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju, więc po prostu to naprawdę duże wyzwanie, bo dzieci nie lubią polskiej szkoły, bardzo nie lubią polskiej szkoły, ale dzięki pracy, którą wykonują wszyscy nauczyciele, przychodzą, dzięki rodzicom, którzy ich wspierają, wyciągają wręcz z łóżek w sobotę rano albo w piątek po południu, możemy po prostu przekazać im całą naszą historię i kulturę polską. Tak jak pani powiedziała, szczególnie w te soboty, kiedy amerykańscy koledzy biegają w piłkę, grają, siedzą przy komputerach, a one muszą wstawać. Proszę panią właśnie, wielka rola dla pedagoga, żeby zachęcić do tego, aby się chciały uczyć. Zgadza się, to bardzo trudne, aby dziecko chciało powtarzać, niestety, bo na tym to polega, powtarzać cały czas. Język polski jest bardzo trudny. Wszystkie formy, czy to rzeczownika, czasownika, są dla nich niesamowicie trudne, po prostu nie do zrozumienia i dlatego to naprawdę wymaga bardzo dużo pracy ze strony
i nauczyciela, i rodzica, jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko mówiło po polsku. W swojej szkole z jaką grupą pani pracuje? Jestem w szkole od klasy pierwszej do czwartej. Czyli z tymi maluchami. Jakie właśnie formy takie zajęć, zachęcenia stosujecie? Przede wszystkim próbujemy im tłumaczyć, prawda, że dobrze być dwujęzycznym, naprawdę dobrze być dwujęzycznym, mają większą opcję, czy to w przyszłości pracy, czy to dogadania się z łatwością ze swoimi rówieśnikami, kiedy odwiedzają swoje rodziny w Polsce, więc po prostu to na pewno owocuje. Ale te pomoce takie dydaktyczne, jak różnego rodzaju elektroniczne programy, etc., to pomaga? Tak, to każdy nauczyciel robi we własnym zakresie, prawda? Dostępne są też również gry edukacyjne, które dyrektor nam umożliwia w ramach jakichś takich zajęć, przerw krótko lekcji, podczas lekcji. Tyle. Śpiew, wierszyki. Pięknie dzieci potrafią, jestem czasami pod wrażeniem, jak dzieci pięknie potrafią recytować, śpiewać, mówić po polsku. Pani klasa, ilu liczy uczniów? W tej chwili pracuję w dwóch szkołach. W piątek pracuję w szkole imienia Marii Konopnickiej w Oakland i tam mam 16 uczniów, a w sobotniej szkole, w szkole imienia Jana Karskiego w Palos Heights mam 11 uczniów. Rok 2022 jest rokiem Marii Konopnickiej. Co w waszej szkole, jakie projekty macie, aby tą znakomitą poetkę, pisarkę i również feministkę dać do zapamiętania młodzieży? Mieliśmy przepiękny konkurs recytatorski w obydwu szkołach, gdzie dzieci naprawdę pięknie się nauczyły. Nawet nasza jedna z dawnych moich uczennic, bo w tej chwili już jest w szóstej klasie, Agatka Zolnik, zdobyła tutaj wyróżnienie za recytację właśnie wiersza Marii Konopnickiej. Staraliśmy się im pokazać, że to jednak bardzo wielka patriotka. Moje gratulacje i życzę powodzenia w dalszej pracy. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym działalność dydaktyczno-wychowawcza wielu osób pracujących poza granicami kraju, którzy na co dzień w swojej pracy wzmacniają więzi młodych ludzi z ojczyzną, podtrzymują i pielęgnują tradycje narodowe oraz kształtują młodych ludzi, wdrażają ważne wydarzenia w edukację, które kształtują kolejne pokolenia. Dzisiaj te działania dydaktyczno-wychowawcze zostają zauważone i docenione, a medale są dla nas wielkim uznaniem i podsumowaniem tej pracy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz w imieniu własnym oraz wszystkich osób nagrodzonych, nauczycieli, pracowników oświaty, serdecznie skieruję słowa podziękowania za piękne słowa, za obecność, życzenia i za wspaniałych gości, którzy razem z nami przeżywają te cudowne chwile. Obok wicedyrektora Orpegu Piotra Semeniuka, ministrowi przemysłowi Czarnkowi towarzyszyła również żona Katarzyna, dyrektor gabinetu politycznego Radosław Brzuska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi Bartosz Rybak oraz rzecznik prasowa Adrianna Caus i ekspert Mariusz Laszuk.